Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi i powiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałem, już wszystko zapomniałem i wszystko zrozumiałem i wiem. Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutków i mąk. Niech opleciesz pieszczotą swych rąk, pierś moją w krąg, już nigdy. Tararararara, już nigdy. Jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz już nocą ni dniem, myślą ni snem już nigdy. 18.07.1923. Przed wojną już startowałem jako zawodnik w zawodach pływackich. Drugie miejsce zająłem. Brat pierwszy, ja drugie. Ja wtedy, w tym czasie, dzierżawiłem, się wykopywało Wisłę, dzierżawiło się i ja byłem u sznura, tak zwanego, stawiało się sznury przez Wisłę. Żydzi przyjeżdżali furmanką do nas, bo my łapaliśmy na sznury, na takie przyrządy, dzierżawiliśmy Wisłę, cośmy mieli możliwość łapania. Do tego sumaśmy złapali tutaj koło Koprzywianki, 90 coś kilo. Do pawilonuśmy odstawili tego suma. Tak, oni nam dawali tylko takie zaświadczenie, że oddany jest, bo my jako spółdzielnia byliśmy. Musieliśmy z tych ryb się wywiązywać. Przytul, uściśnij, pocałuj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żałuj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość więdnie jak kwiat. Jutro znów będę szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest świat. Jakiś szwab się kręcił, chodził, strzelał tego. To była likwidacja. Był taki oddział. No nie wymawiając, ja strzelałem dobrze, to... A wyroków parę się puszczało szwabów. Ja do NSZ-u należałem. Ojciec mój żyjący pilnował ubrania, bo nie było... Szatnia była, ale tylko dla Niemców. Gaszyński miał drużynę na stacji. On był kierownikiem, ten Ford jest taki. No i jego tu przypilnowali. On zdradzał Polaków. Jak go przypilnowali, to w czasie... Akurat jak teraz, jak jest... 1/4 boiska z tamtej strony od Piszczel. To nasi chłopcy z Mostowa go tam zrobili. Ale był wtedy szum, jak go zastrzelili, jak
Gdzie kto mógł uciekać, to uciekał. A cholera. Ho, 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 ho. Hej, bracia włóczęgi, dolecież do czarki, do ognia dorzućcież mi drew. Nastrójcież mi gardło odgłosem fujarki, wesoły zanucę wam śpiew. Dalej, dalej, nasze braku wszej, hej, włóczęgi, że niebieski, hej. My, niebieskie ptaszki, bracia złodziejatki, pierwsi zabierzemy głos. Wina dostaniemy z węgierskiej stanicy. Węgrów wyrzucimy za drzwi. Odzież dostaniemy z żydowskiej chabicy. Żydów powieszamy za mgły. Dalej, dalej nasze braków tej. Hej, włóczęgi, rzeźwiski, hej. My, niebieskie ptaszki, bracia, złodziejaszki pierwsi, zabierzemy głos. Tak, to Żydzi handlowali, czym się dało, jak to mówią. Handlowało się z nimi. Brało się na burg, tak zwany. I płaciło się miesięcznie. U nas raczej nie było jakichś tam bitek czy zamieszek między Żydami a Polakami. Przed wojną Maccabi była, proszę pana, Szmule grali tutaj. Dwa Szmule były, Żydzi. Tak się nazywali. Te Szmulki grali najlepiej tutaj, w tej drużynie. A jak tam któryś kopnął, to z Żydami różnie było. Tutaj grali nasi z Żydami, to było różno, kopali się. Fischmann, ten Żyd, to przychodził do domu, w domu był jak rodzina nasza. Kaume też przychodził. Powiem dostać jakiś medal czy zasługi za przechowanie Żydów. Nucek Fischmann. On u nas, myśmy go przechowali całą okupację. Bardzo fajny Żyd. No i przecież pochowaliśmy go tutaj, na cmentarzu u nas, jest pochowany. To opiekowaliśmy się już do końca nim. Myśmy dużo Żydom pomagali. Z Żydamiśmy żyli na medal. No, ja wiem. A byli Żydzi, co mordowali Polaków tak samo. Powrót Tatoli do Matoli napisał Mizek Adamowiczowski. A, no to jest. Tatki nie wrócił, a mamci z tym zdziwiło. I mamci za tatkiem bardzo się stęskniło. I mamci wysłali swe dziadki na górze, co by wyglądali, kto jedzie na furze. I tak się modlili do swego Jehowy, co by ich tatko powrócił zdrowy. Malutki lejbów ciągnąwszy pod słupkiem golubką główką, a zawstydziwszy się ze starszej siostry Jęty, pierciutko schował swe męskie talenty. Wtem z dołu 12 wody zaszturkotało i dziadki swe tatki ujrzało. Fu, tata! Krzyknęli bachurzy. Malutki lejbuś narobił strasznego awantury i krzyku, bo najstarszy rozdobojnik Kuba zeszlał mu wszystkie rodzynki z kociku. I krzyknął z głosem jak byku grubego.
zabierę pierciutko jeden z drugiego. Z tym Żydem Kaumę, to my mieszkali na dole, a on na górze, w jego kamienicy. Tośmy, on się trzymał nas, żeby zaspokoić po prostu to, że jest Żydem. Bo tak to prowadziło się Żydów przed ulicę i wyciągali Żyd, który Żyd to już na bok i strzelali na ulicy. Tutaj, proszę pana, Stronek Spichrza to Żydów masę dostało z rozstrzelanych. Strzelali takich jak psów. Z tyłu szedł, palnął i zostawiali. A nasi później musieli sprzątać to wszystko. Cała ulica od Basztowy, od więzienia znaczy się, do samego do pociągu. To tak leżały, proszę pana, po tego, to strzelali. Tak jak z tyłu szedł, palnął, który stary nie mógł bardzo iść, no to łup go i... Takich strzelali jak psów. Usiane było dzieci małe i starzy. Tam co paręset metrów jeden dostawał. Zastrzelony. Do samego pociągu. No na przykład ten Żyd Kaumę, no to jego tam było kamienica i zaraz obok była łaźnia żydowska. O. Łaźnie żydowskie ich też tam natłukli. Mikwę sobie wybuduje, łaźnia musi być, jak do tej pory się pracuje, gdy polo nie mieć, oloj Madagaskar, kraina zgwarna, swarna, Afryka na wpół dzika, oj Madagaskar. Orzechy kokosowe i drzewo bambusowe. Oni to śpiewali. Są tam dzikie słonie. Mikwę sobie wybuduję. W niej się będę mić. Do tej pory się szwartuję, by kolonie mieć. Oj, oj, Madagaskar, kraina zgwarna, skwarna, Afryka na fudzika. Oj, Madagaskar. 4 grudnia nas aresztowali i wywieźli do Lublina na zamek. Na Rosjanie, NKWD. Dałem dubla, uciekłem. Ale już na terenie ruskim. Zostałem aresztowany po raz drugi. W Sandomierzu siedziałem. Później wywieziony do Kielc. Z Kielc do Lublina. A jak nas wywozili, to cała brygada była nas tutaj. I w Lublinie właśnie był transport do Rosji. I tam też trzeba było dać dubla.
jak już na granicy ruskiej, o, tam przepłynąłem ten kanał. No jak się odbywało, sobota już była tak zwane dancingi. Zajęte było już na te, bo bilety było, bo sprzedawali tam bilety. O, wyjdź na balkon, dziewico, nie zważaj na zimno chłód. Spójrz w górę, gwiazdki się świcą, pogoda będzie jak drut. I wyszła na balkon dziewica, a w ręku płonęła jej świca. Do tyłu była przegięto, a z przodu kapał jej wosk. Na próżno, i mamcia mówiła, na próżno mu tatko tłumaczył, że to mezalians, niemiłość, że nie ma całkiem inaczej. A Fok był dobrym znajomym kolego Radzickiego. Radzicki był przystaniowym. Połączenie Sandomierz-Warszawa, statki jak chodziły. Poznał się z Fogiem i ojciec był też śpiewający, że tak powiem. No i tu żeśmy był uskuteczniany. Ja też z Fogiem się znałem bardzo dobrze. Tutaj jeszcze jak Fog, gdzie Kino Czary było. Wie pan, gdzie Kino Czary było? Na dole od bramy Opatocki. I tu żeśmy śpiewali na głosy, to było wszystko elegancko. Ja zacząłem śpiewać, no to on drugim głosem, ojciec basem. Taką czwórkę miałem, gdzieśmy występowali bardzo często po takich imprezach. I Fok do ojca mówi, Jasiu, zawołaj no syna do tego, żeby przyszedł tutaj. No przyszedł, co zaśpiewam. Czy to w dzień, czy o zachodzie? No. Czy to w dzień, czy o zachodzie? Zmieszana z pluskiem fal. Płynie nasza łódź po wodzie, niesie nas z wichrem w dal. W słońcu czy w blasku gwiazd, wiele mijamy miast. Z góry Hen, gdzieś od Krakowa, zjeziemy tu nasz plon. Choć płyniemy wciąż w szeregu przez długie szare dni, ale każdy gdzieś na brzegu zostawi serce swe. I choć kochania żal, płyniemy z prądem w dal, ale każdy wróci z drogi do swej niebogi znów. Fok, jak żeśmy tutaj śpiewali, to mówił do ojca, Jasiu, niech on śpiewa jak najwięcej na mnie. Ja śpiewałem dobrze. Dzisiaj głos jeszcze trochę mam. Przepity, bo przepity. Ach, Rudyjko, miłością płonę dziko.
Oczarowałeś swój dzięki uroda, że cię nie mam w rękach, jaka szkoda. Och, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnet, Ludwiko, tyś mój cud. To kto dzisiaj naśpiewa Ludwikę?